Panie prezesie, po co walczyć? Nie lepiej się poddać? Jeśli nie Unia Europejska, to co? No oczywiście, że najlepiej się poddać, jeszcze najlepiej samemu zamknąć się w więzieniu i wtedy wszystkie problemy są rozwiązane, bo kalifaktor przyniesie jedzenie. Więc z całą pewnością bycie niewolnikiem jest dla wielu osób najwygodniejsze. No tak, same siwe głowy siedzą, starych ludzi mnóstwo, gdzie młodzież? A młodzież widocznie nie jest tym zainteresowana. Młodzież woli pomaszerować trochę, a żeby pracować systematycznie, no to kiepsko. Jest pan jednym z autorytetów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ale ja nie będę panu tutaj kadził, tylko i młodzież oczekuje od pana wskazówek. Jakie to będą wskazówki? Jakie to będą wskazówki? A przede wszystkim pomyśleć o tym, że ma przez sobą jeszcze życie, w związku z czym powinno jej zależeć na zmianach. Ja już przez sobą żadnej przyszłości i życia nie mam, więc mi jest wszystko jedno. Ale jak ktoś ma 25 lat, to niech myśli o tym, że jeszcze ze 4 dychy pożyje co najmniej, albo 5. Więc radzę mu zastanowić się nad tym, co będzie robił w przyszłości i jak będzie traktowany przez państwo w przyszłości. No tak, ale on się zastanawia, ale być może trzeba wskazać. Nie no, jeżeli ktoś... Co ma fizycznie zrobić, bo niektórzy nie mają wyobraźni. Nie no. O imprezach, myślą jak poimprezować. No to jeżeli... Taką mają wyobraźnię teraz. Jeżeli ktoś myśli, że będzie imprezował do 75 roku życia, no to gratuluję, ale nie polecam. Czyli dla tych, co imprezują, pan proponuje. Dla tych, co imprezują, to radzę im szybko zakończyć życie, bo imprezowanie się wkrótce skończy. I nie będzie za co imprezować. Właśnie, nie będzie za co imprezować. A jak chcą mieć za co imprezować, to trzeba doprowadzić do tego, że państwo polskie nie będzie zbudowane na wzorcu państwa rosyjskiego. Czyli nie będzie wrogiem obywatela. Trzeba po prostu przebudować państwo. Dlatego jest konieczna aktywność i uczciwość ludzi. Czyli powrót do zasad moralnych w życiu publicznym. Czyli, kochani młodzi, my to państwo wam przekażemy, ale musicie o nie zadbać. No, ja państwa nie mam, to ja nie mam tu przekazywać. No, ale fragment swój tam, jakiś tam kawałeczek państwa. Jedną 35-milionową ma pan. To sposób naturalny, oni ponad liczą. Jak chcą, żeby to było państwo właścicielem mafii, znaczy jak chcą, żeby to państwo było własnością mafii, to proszę bardzo, to niech dalej imprezują. Jak nie, to do wyborów. I głosować na jedynie słuszną siłę. No właśnie, jak? Nie, no przede wszystkim głosować na ludzi, którzy dają swoim życiorysem rękojmię uczciwości. Czyli starannie patrzeć, kto jest na liście. Oczywiście. I starać się dociec, kim on tak, jest co i co robił i czy przypadkiem nie wzbogacił się na doświadczeniach rodziców pochodzących ze służby bezpieczeństwa. No nie tylko, ale czy na przykład coś robił poprzednio, czy zdążył być już w 10 partiach i za każdym razem był dyrektorem spółki Skarbu Państwa albo spółki samorządowej. To są rzeczy ważne. Co robią? Te decyzje podejmą. Dziękuję. Proszę.